Ale jeszcze nie skreślamy. Rozpuszczenie. Obrażają, lekceważą i wymuszają. Zazwyczaj mówię, mam nie wypieraj i wychodzę z sali, czeszkałem drzwiami. Przez kilka dni będą mieszkać u obcej rodziny. Czy przy surowych rodzicach zmienią swoje zachowanie? Ej, ten chłop wygląda trochę jak było takie zdjęcie. Właśnie na wiosce. Czekaj. Kilka dni to... będą mieszkać czekaj. U obcej rodziny. Czy przy surowych... No. Stał taki chłop. W garniturze, taki totalnie niedopasowany. A kurwa, trochę tak, ej, bez kitu. On mi go przypomina. Trochę tak. Szantaż nie... Aha, no szantaż też mógłby być, kurczę. Ale dobra, chuj, zostawiamy. Szczerze, dostanie ci niech to nic porównuje do tego. No zapowiada się, kurwa, no. Też mi się tak jak na razie wydaje. Nowych rodziców, że może być grubo. Zmienią swoje zachowanie. Ale kurwa, intro tutaj jest. No. To jest mocne. Surowi rodzice! W nadmorskim klimacie mieszka 15-letni Damian, dla którego przemoc i agresja to najlepsza metoda rozwiązywania wszelkich problemów. Iloletni Damian? Jeszcze raz? 15. Dobra, to już pierwsze bingo, bo nie wiem, czy słyszałeś. Atak agresji, no ja bym zaliczył chyba do tego, nie? Że jakby wszystkie problemy tak. Agresją, czy nie? No. Chyba, że to chodziło, że podczas, jak już tam będzie. Nie? Okej. Okay. No w sumie fakt, no dobra, to nie to samo. Może bardziej pod tutaj. Tak, no. Na przykład jestem wkurzony na brata, czy no na kogokolwiek, no to chodzę taki nabuzowany. Jak raz walnąłem w ścianę, to pękła. Jak nie w ścianę, to z brata się nawalam. Po skrócie nawalam. Czasem się zdarzy, że bryj dostanie. Oni mieli przejść po prostu koło kogoś, żeby... A to rodzeństwo, tak? Żeby nie zahaczyć, nie uderzyć. Podnieść co, rękę kurwa? Próbował, ale nigdy mnie nie uderzył. Ale gorąco jest, ja pierdolę. Spier, cyku. Wszystkie praktycznie przekleństwa, jakie znam. Zobacz, twoja piżama wisi. Widzę. No na karniszu piżama, tak? No to gdzieś, co mi karza, co nie. Damian stracił to zaufanie u mnie. Ty masz zakaz wchodzenia do tego pokoju. Ty, proszę, ale fakt to nie złoż. No, pak komputer jest. Klucz mam dlatego. No. Że w domu bardzo dużo rzeczy nagle znikało. Tak jak to się mówi, pożyczyło bez oddania, tak mniej więcej. Czy kradzieże, oszukiwanie, że nie pali papierosów, a wiem, że pali. Mam jeszcze pomysł, co będziemy mogli obejrzeć, ten, jeszcze po, na przykład, surowych rodzicach. Ja nie? Też dobry pomysł. Ale, kurwa, też dobry pomysł, no. Super nianie, no. Ale pomyślałem, że ten. Bo my razem tego nie oglądaliśmy. Kurwa, jak to się nazywało? Moment prawdy. Okej. Damiana bawi oszukiwanie i pyskowanie. Szkołę dawaj kiedyś, jak można. Właśnie, kurwa, nie wiem, czy można. Bo to z TVN, a oni się tam pierdolnięci ogólnie. Nie. Takie lekceważenie matki to codzienność. A ja nie umiem. Mamy się nie boi wcale. Kolegów lepiej. Powiedziałem, że coś o TVN-ie. Tymczasem, no, to w rogu jest. Musisz mnie odsunąć, żeby pokazać, ale pokazałem, jest. Pokazałem. No właśnie. Stary z tyłu siedział? Takie lekceważenie matki to codzienność. A ta... O, jest, no. Mamy się nie boję wcale. Kolegów lepiej traktuje niż mnie. A kurwa, drip, bratku. Ale elegant. Ale rękę podał. O, no, wszystko raz nawet. Chciałbym, żeby nauczył się szacunku. Ja się kurwa zaśmierdziła. Ja się kurwa złoty ząb. Te kurwa jak montaż ty... tutaj, to jest jakaś tragedia w tym programie. Jak u Kevina samego w domu, ten złodziej ze złotym zębem, tak się też stąd zaświecił. Meski to. Ziomale ponad lale. Czy będę oglądał ten film o Bekokocie? No ewentualnie później, a teraz jest moment rozrywkowy. O jest, kurwa. W pobliżu żyje rozpuszczona i mogąca... Kici, tu kocica, ona jakby teraz żyła, znaczy pewnie żyje, to by do tego TikToki napierdalała. Wszystko Marta, dla której normą jest wyzywanie i poniżanie dorosłych. Wychowywana przez samotną matkę, nigdy nie doświadczyła żadnych konsekwencji swoich zachowań. Marta dumna jest ze swoich osiągnięć i przyjaciół. Marta pali od roku czasu. Jest nałogowym palaczem. Papierosy pala już jakieś 3 lata.
Misanto. Niezła doinformowana matka. Wiesz, jaka ja przyjąłam na... A co ona powiedziała? Jeszcze raz? No, moja córka pali od roku. Nałogowo rok czasu. No. Ona. Papierosy palę 3 lata. A, bo tego nie słyszałem, okej. Pana do domu. Ale kurwa, ziomki. Najwięcej wypiłam 2 litry wódki i do tego piwa. Co? Co napierdoli? Co napierdoli? Co napierdoli? Nie wiem. Wejherowo to miasto mit, ono nawet nie istnieje. Nie byłem. Zwiało to z mapy. Tak, nie byłem, więc nie wiem, czy istnieje. Narkotyki, wyciągałam fetę, paliłam marihuanę, papierochy. Jest czym się chwalić. Nie za osiągnięcia w życiu. Ja, no. Ogólnie marihuanę paliłabym codziennie. Nocne wyjścia. Ganja mafia. Moi koledzy. Ciekawe co je leci na słuchawkach. Pole Marysi. Ta, no. I piją alkohol. I dlatego mojej mamie nie pasuje moje towarzystwo. Z mamą kłócę się 5-6 razy dziennie. Spadaj, idź stąd, wynocha, nie wtrącaj się. Ostre słowa. Jak no. Mam 15-latkę. Idź stąd. Spadaj. Mam wyjebane. Mimo tego, że okay. Czasami mówię, wyjdź stąd, nie odzywaj się do mnie, ale nie przeklę do niej. Nie powiem, że jest k***a szmatą. Mam za duży szacunek do niej, żeby to powiedzieć. Starałam się naprawdę, żeby wszystko no miała... No i co szacunek jest na ulicy? Nie mam pojęcia, czemu. Do matuli. Jest. Wstawaj! Słyszałaś? Ale kurwa śpi. Matce i nauczycielom daje ostro. Czy co ona powiedziała? Co ona powiedziała? No wiecie, że matka powiedziała do niej: wstawaj szmatą, bo cię obleje wolą. Co? Właśnie. Słyszałaś? Nie! Matce i nauczycielom. Łee! Bez skitu! Co się dzieje? Ej! Dobra, i to niby dzieciak najgorszy, jak to matka pierdolnięta jakaś. No. No to już wiadomo, czemu córka pierdolnięta. Kurde, no ostre słowa. Dobre słowa, ja tego się nie spodziewałem. Je ostro popalić. Mama! Zostawcie się na szkole, normalna! Potrafię siedzieć przed komputerem całą noc i cały dzień. Śmieszą ją jej wykroczenia i nieudolność dorosłych. Wstałam przed chwilą, daj mi kawę spokojnie. Dla palców spokojnie, daj mi spokojnie kawę wypić. Nie lubię nauczycieli. Ej kurwa, ja nie wiem. To jest dla mnie jakieś niesamowite. Bo ja przy oknie sobie siedzę. I u tego sąsiada to jak w jakimś burdelu dosłownie, sięgam, dosłownie co 10 minut idzie ktoś w jedną stronę, potem w drugą, co 10 minut kurwa. No teraz wyszło 6 osób, teraz kurwa wyszło. O chuj chodzi. O Jezu, ty bo się spojrzałem. A dobra, oko mam zamknięte, to nie słychać. Oko masz zamknięte? Okno. No bez kitu, 6 kurwa osób wyszło, na 7 idzie. Przysięgam, kurwa! No to jest niemożliwe. Denerwują mnie. Może burdel ma w domu? No tak właśnie tak mi się wydaje. Bo to kurwa chłopie jak do... W sensie, że nieporządek. Tak. Jak do restauracji, kurwa. Wchodzą, wychodzą chłopie, ty. Jak przemiał ludzi taki, że chuj. Ile lat miała? 15. 15, tak. Jeżeli coś mi się nie podoba. Ja wiem, tutaj pewnie jest po prostu ten chronisko dla kurwa uchodźców. Bo to w lesie. Sytuacja Marty w szkole wygląda tragicznie. Nie chcę już mi się pisać, nie chcę mi się już tu siedzieć, ja idę w ch... Może było 20 dni w szkole. To weź się ogarnia, idziemy na piwo. Marta ma już kuratora. Ja nie wiem. Za niechodzenie do szkoły, za ucieczkę z domu. Marta uciekła z domu przez okno. I ja po prostu wyszłam przez okno po piorunochronie, zjechałam z drugiego piętra. O kurwa, co? No, nie to ona była na tym wideo. Zdarzyło mi się wziąć portfela. Nie wejdziesz. Wejdziesz. Czy Marta będzie miała szansę zacząć życie na nowo? Chciałabym, żeby... mi pomogła trochę, żeby zaczęła chodzić do tej szkoły, żeby mnie nie przekrzykiwała. Żeby zmienić zachowanie do mamy, albo zacząć chodzić do szkoły, to nie wiem, co by musiało się stać. Chyba musiałabym się urodzić na nowo.
Mielec. Tu mieszkają państwo Jakubowscy. Rodzice trójki do... Ja mam takie wrażenie w ogóle po wprowadzeniu postaci, że oni się nie dogadają, kurwa, ten chłop z babą. Nie, ja też mam takie wrażenie. ...rosłych już dzieci, społecznicy oraz sportowcy pracujący na co dzień z młodzieżą. Ludzie, dla których pomaganie innym... No stary wygląda jak, że wzbudza szacunek. Tak, no, jeszcze tak od dołu pokazany. Ta, no. A ten... no. No właśnie, bo stała się rzecz, której mówiłem wcześniej, prawdopodobnie nie stanie, no? Nie? No. Jest chłop i baba, a w sensie chłopak i dziewczyna. Rzeczywiście, więc... no. Jest wartością nadrzędną. Osobą przewodnią w naszej rodzinie jest żona. Zawsze ona mnie ukierunkowała jakoś. No tutaj już nie wzbudza takiego respektu. Nie no, popatrz jaki kurwa on jest wielki, Nie no, dobra, faktycznie. No kurwa, dobra, faktycznie. Ale ma groźne brwi ma w ogóle. No. Jak mam, jak to ma tu wyglądać? Ja się uważam za szyję. Koszulka ma sam. Mężczyzna, wiadomo. A szyja różnie kręci, prawda? Mirosława. I zazwyczaj udawało mi się kręcić. Mirosława. Tak to ten. Mirka? No tak, no, Mirka. Może Miśka. A Miśka też może być wyciągnięta, wiesz? Jak Dawida Jaspera, pies. Miśka. Kręcić dobrze tą głową. Najważniejsze dla nas było to, żeby dzieciaki nie kłamały. Miśka lubi czekoladkę. Byłem lekkoatletą, pływakiem. Teraz pracuję w lekkoatletycznym klubie. Dziadek, co ty robisz? Moim małcie? Chciałbym być bardzo otwarty dla tych dzieci. Chciałbym je poznać, prawda? Czym się interesują. On ma 2 metry jak chuj. No bo ja jeszcze jestem fanem rocka Bruce'a. O, widzisz. Te dzieci, które do nas przyjadą, to one może poczują tego powerka, może gdzieś te ich kompleksy, te kurwa, takie rzeczy... Kurwa, widać, że w LA byli. Widać, że tam angielski został zaczerpnięty. Który oni sobie wkręcają, że są niesłuchani, że no, są nieładni, sztanga, że są w ogóle ten świat jest cały 20. Pojęty i tak dalej. Dobra, czekajcie, jeszcze nie, muszę, muszę, będzie ten, ultimate kurwa ten... Ultimate. Ultimate. Jak to zdarzenie się wydarzy? To ogólnie to jest nieważne, to co się po lewej dzieje. Mm. Oj, czekaj. Dupy. Cześć, Damian. Marta. Się okaże, że nie, że może warto spróbować coś dla siebie zrobić. Co on taki kurwa w szoku? Mam wrażenie, że on taki sztywny jest. Ale patrz, czekaj. Cześć, Damian. Zdarzało się, że topnąłem. Się okaże, że nie, że może warto spróbować coś dla siebie zrobić. Pana niego. Ty. Co ja tu kurwa robię, tej? Ty, no. Tej, co ja tu robię? To prawda. Tak. What the fuck? Ale fuj sztywny, nie? Tak. Jeszcze to nie jest ten czas, jak dla mnie. Trudno to ocenić teraz, ale no według mnie może być fajna. Myślę, że u surowych rodziców będzie... Jakoś będzie. Ja mam wrażenie, że ta muzyczka, co teraz leci w tle, była użyta w każdym możliwym programie, kurwa, TVN-u przez ostatnie 20 lat. Naprawdę, kurwa, mam wrażenie, że usłyszałem 500 razy. Pompa jest jak chuj, no. On nigdy z domu nie wyszedł, bo w ligę ciągle grał. Może tak. Chodź, surowa mała od mojej mamy na pewno będzie się różnić tym, że jak jej się coś nie spodoba, to da mi karę. A mama by tylko nie zrobiła. Ale nas daleko wywieźli, nie? Nie.
O kurwa, ja myślę, że nie będę mógł robić rzeczy, które mnie interesują. Że nie będę mógł na przykład sobie wyjść na dwór, gdy będę... Why do I hear boss music? ...na kogoś. No ogólnie, będą czegoś zabraniać na no, co ja będę potrzebował na przykład. To on gada jak ja. On gada jak... Gadało moje po... To nie jest tak, czym... żebym obawiała muszę się... Muszę boss music. Teraz bez kitu słyszę boss music. ...które są prawdopodobnie zagubione. Ale agroturystyka jest to odpada, bo a, bez kitu, no. Dzień dobry. No słuchaj, kurwa. Cześć, o, już nie. Ale słyszę. A, skipuj to. Skipuj. O. Palicie. We wszystko. Nie palić. We wszystko. O. Palicie? Mhm. Ech, kurwa. Ty, normalnie prawie taką samą, kurwa, kanapę miałem w domu. Tylko, że bez takich wzorków. Bo to jest No, ale to taka kanapa jest u każdego. Prawie. No, ale chodzi mi, że do no, może. To nie będziecie palić. To nie będziecie palić w tym tygodniu. Oj, ja przystary, to bym takim, kurwa... My chcemy wam zaufać. Wiesz, bo ja bym nie chciał ci przeszukiwać bagaży i po prostu ja chcę ci wierzyć, nie? Myślałem, że powie, ja bym ci nie chciał przestawić twarzy. Ale czekaj, bo on powiedział, że on zapomniał? Nie wiem, już. On na tydzień, on jara fajki i zapomniał wziąć fajek. A na tydzień jedzie. Nie wiem. Ja nie wierzę. To dlatego... No dobra, chciałem powiedzieć, że nie wierzę, że oni są palaczami, ale z drugiej strony, bo to podobno wcale, bo właśnie, bo z tego co widziałem, to wcale nie było ustawiane, tylko było podkręcane, więc, ale kurwa, no trochę mi się nie chce wierzyć, że jesteś, palisz szlugi i jedziesz gdzieś na tydzień i twoja pierwsza myśl nie jest taka, żeby ten, się za ten... Zabezpieczyć. Zabezpieczyć, no to jest niemożliwe. No. To nie będziecie palić w tym tygodniu. Papieroski, uczciwie stawiamy sprawę, dobra? My chcemy wam zaufać. Wiesz, bo ja bym nie chciał ci przeszukiwać bagaży i po prostu ja chcę ci wierzyć, nie? Ale w ogóle ten, szybko uśmiech zszedł po to, co powiedział. No. A, bo on powiedział, że ten, że nie chciałby mu przeszukiwać bagaży. Tak. No. Ty palić papierosy? Palić to samo. Jak mamy papieroski, zostawiamy u nas, dobrze? Musicie nam oddać. Telefony komórkowe... Na pewno dostęp od razu do internetu, mówię, będzie zerowy. Nie podoba mi się jedynie to, że nie możemy korzystać z telefonu. Z telefonem to jeszcze, ale papierosy muszę palić. Ty mówisz, że masz jednego papierosa, my ci wierzymy. Jednego mam, a tylko mogę się... tego ostatniego nie. Spalić ostatniego. Nie. Bo mnie będzie tak puścił, że on gdzieś jest, a tak to ja bynajmniej będę wiedziała, że nie mam. Wiesz co, kochana, to daj, ja go wyrzucę. Nie wyrzucić, nie. No to daj go schowamy. Ona nie lepsze, ona jednego fajka wzięła na cały tydzień. Nie, ona w chuja wali. Na 100%. No, oczywiście, że tak. A co oni powiedzieli? Pierwsze praktycznie ich zdanie, tych rodziców, było takie, że nie lubią, kiedy dzieci kłamią. No. Niesamowite. No ale cóż. Na pewno jak przez dłuższy czas nie zapalę tego papierosa, ja w końcu wybuchnę, ja to wiem. Marta postanawia udawać miłą i potulną. Aha. To jej sposób na przetrwanie tego wyjazdu. Okay. A nie, oddała. I mam nadzieję, że mogę liczyć, prawda? Tak. To są dzieciaki, przeraża mnie trochę to, że oni w tym wieku nie mogą obyć się bez papierosa. Przez 3 lata ja palę paczkę dziennie ponad 15, jak miałem 10 lat. Czwarta, piąta gimnazja, podstawki. I po co ci to? Kurwa, to ten od 5 ja... Ja pierdolę. Nieźle. A kto im te szlugi kupował? Trochę mnie wkurza to, że też jak... To 5 minut będą kopić za gardłami, no. I takie, że nie są to jakby dosłowne przekleństwa, ale ten. No i to mnie wkurza, że mi zabraniają tego mówić. Szanujemy się nawzajem, nie używamy wulgaryzmów, komórki są już oddane. Ale jest najważniejszy element, kurwa, każdego polskiego domu. Ja. Cukierki. No. Nie palimy. A tam w bingo to nie masz zaznaczenia czegoś? Weź bingo odpadł, ja sobie przypomnę. Kitranie papierochów? Zakaz przeklinania, właśnie. A. Mają zakaz przeklinania. Tak. Dobra.
że nie dotrzymają obietnicy. Co to znaczy surowi rodzice? Ja jak miałem 10 lat, to brałem gówno na patyk, kolegów straszyłem. No ja gówno na patyk chyba raczej nie brałem. Tak mi się wydaje. Najprościej, jak byś to zdefiniowała? We mnie surowy tata nie wzbudził respektu. Jak kurwa? Jak kurwa nie wzbudził respektu? Ja się oglądając tylko to, ja już czuję jego respekt, więc... No chłopie, jak on ma 2 metry, kurwa, pojebane. No, taki szeroki. On jest po prostu 2 na 2. Taką no właśnie, chciałem powiedzieć to samo. I przestać palić. Boli. Ale bo, Szymon, bo to Szymona gonili z tym gównem na patyku. To dlatego nie. Zjebany, kurwa. Ale ma fryz w ogóle, co to się... Wygląda jakby coś mu się działo w tych włosach, się chowało tam, widzisz? O, to ratatuj, kurde, to jest. Ratatuj. Nie, może tu szlugi schował. Kurwa, czekaj. Ale ty, on ma ten, Osasuny klub. Bluzę Osasuny. O ty, bez kitu. Pa, ja ci pokażę, tylko musisz na streama wejść. Co się no, tam ja dzieje. Ja cały czas opowiadam. Co się dzieje u niego we włosach? Tak. Ja ten filmik, nie? Nie słyszę tego, ale słyszę to w głowie. Tak. To, co, to jest ta rzecz, której nie trzeba słyszeć, żeby ją słyszeć w głowie, kurwa, nie? Tak. Jest rozszyfrować. Jutro jest pobudka. Siódma. O 7 rano. Pod żadnym względem nie podoba mi się to poranne wstawanie. Ja się o 6.30 wstałem. Ja wstałem dzisiaj. Ucieczką od rzeczywistości jest dla mnie. No bo ty to nic nie musisz, kurwa. No. Znaczy ja też niby nie muszę. Jakbym chciał, to bym nie musiał. Marty telefon do matki. Matki, którą na co dzień obraża i lekceważy. Tak mnie głowa boli, ja muszę sobie zapalić, tak mnie boli głowa, bo jeden mi ostatnio... Kolejne do skreślenia. Nie, bo nie ma płaczu finalnie. A nie ma, dobra, to okej. Okay. No, bo robiliśmy na ten, no bo myśleliśmy, że dwóch facetów będzie. No. Kurwa. Ja i tak nie wytrzymam, ja palę przecież paczkę dziennie, tak jak ja mam jeden papieros na jeden dzień. A to jest facet, gościem dźwięku był rajdowy mistrz Polski w samochodzie klasie A7. No weź, jak ja jestem daleko w ogóle od... Ale siedzi jakby za karę tą siedział. Nie lubię, no. O nie, on siedzi tak, jakby mu Leksy kurwa tłumaczył. No. Się wszczytał, tam mam zdjęcie z autografem dla nas, weź, nie? Jeszcze trafiłam na rodzinę sportową. Fajnie. Mamo, ja przebiegnę 5 metrów i jak ja nie zapalę, to ja się uduszę, rozumiesz? Naprawdę, ja się uduszę. No jakiś też pewno lekkoatlety. No, to był słynny biegacz. Aż mi się przypomniało, jak był ten turniej. Jak graliśmy taką stolet, to w przerwie trzeba było... Była przerwa międzymeczowa. Dotlenić się, kurwa. A czemu ty płaczesz wtedy? No mnie też. No mnie też. No pa. No pa, kocham cię. No i dzisiaj się... Ej, ale różnica jest taka w ogóle, że tutaj to oni mają jakiś taki szacunek trochę do tych kurwa rodziców. No. W sensie do tych swoich, prawdziwych, nie? No, nie znam jakieś w miarę. Myślałem, że będzie gorzej, kurczę. Ty, ale bez kitu, no. Taki początek, taki, kurwa, rozumiesz, spokojny. Potencjał? Spokojny. Tak, no, wyjątkowo. No, spokojny na razie. Mi się, ale tu będzie się działo, nie, jeszcze. Ryczy już 60 minuta, no, szybko poszło. W miarę. Nieco uspokojeni sytuacją, państwo jakubowscy już o poranku przeżywają pierwsze zaskoczenie. Urwa, jak ciemno. Wstajemy. Marta. Marta. Nie żyje. Marta, nie wygłupiaj się. Cyk. O kurwa. Wstajemy, idziemy do łazienki. Jak wolej kartofli wzięła. Ona zaraz upadnie. Pierwszy dzień, wstajesz o 7 rano. Co się dzieje, kurwa? Ona w kurtce spała.
Nie wiem, co się dzieje, kurwa. Ona się zachowuje, jakby kurwa nakurwiona w trzy dupy była. Ja no. Nie wiem, co się odpierdala. Środek dnia już dla nas. Cześć. Dobry. A ty sam wstałeś? O! No to rewelacja. On ma potencjał, uważam. Tak, potencjał jest. No, ale... No jednak wiesz, sam chodzi o Sasuny, nie? To musi mieć potencjał. Leski to kurwa. Chłopie, kurwa. Kurwa, on za dwa dni, kurwa, gra mecz, chłopie. Z Barceloną, kurwa. Na kurwa tego. Na Barcelonę, na Xaviego i Iniestę, kurwa, Daniego Alvesa, Messiego. A tu, kurwa, wysłali go do surowych rodziców. Kiedy wszystko wydawało się... W miarę, Marta próbuje to zakończyć i postawić na swoim. Kurwa, Mielec wita! O to, kurwa, jest. Tak wygląda Mielec? Marta próbuje to zakończyć. Kurwa, samolot! Nie widziałem tego nigdy. Raczej nie wita, a żegno, bo samolot też odlatuje. Bo jest tak skierowany bardziej do wylotu. No. ...bić na swoim. Surowi rodzice słuchają, ale też nie od... Poczekaj. Czemu tam był? Kurwa, Surowi rodzice... Kurwa, biały... Co się dzieje tutaj? Się dzieje w tym mieście, kurwa? Te słuchają, ale też nie odpuszczają. Wymdleję chyba zaraz, kurwa. Tak mi jest gorąco. Bo tutaj tak mi boli głowa, że jak ja nie zapalę, to ja nie wytrzymam. Ja żyję chyba... Parę niewzruszony. Nie wiem czego. Ona tych kaw wypija kilka. Wypija, wypala dwie paczki papierosów. To się może źle skończyć dla niej. Marta i Damian szukają własnego sposobu na przetrwanie. Damian bawi się w Lizusa, a Marta nie przerywa kontaktu z mamą. No ale ja nie chcę mieć żadnych przywałów tutaj. To się role zamieniły, bo wczoraj ona chciała zgrywać taką, wiesz? No. Ale tutaj, ale kurwa, no chłop rozgrywa na swoją korzyść. No, to dobry zawodnik Osasuny. Chcesz mieć spokój, tak? No tak. Chcesz, żeby... Damianero Junior. O no. Dami Alves, kurwa. Może trochę lepiej w domu. No. Przesłuchaj, no to zrób w tym kierunku coś, nie? Chłop czyta, kurwa, ten. Czyta skład, czy kurwa gra jutro, a ten mu zabiera, nie? No, ja pierdolę. Nie dowiesz się, zostajesz tu i zabiera gazetę. I chodź. Ta. Koniec ma ten. No, i tak właśnie się zabija polskie młode talenty. Tak. Że zostałeś się tyle dni. Ojciec, tak. Dawaj tu, wypierdalasz chłopie do Legii, kurwa. Mielec FC. Grasz w Stali Mielec, grasz. Wypierdalasz do Stali Mielec. No more Osasuna, kurwa. Nie, zobaczę mamę, że ja jeszcze przeżyję te kilka dni. Że da... Kurwa, ale to widać, że ona wygląda jak typowa nastolatka w 2010-12, nie? Nie wiem, kiedy to odgrywamy. No tak między... Ona, ale tak wyglądały nastolatki, między tak 2000... No może tak, nie wiem, 2007, 12, coś ten desen, nie? No. Dam radę. No, taka grzywka. Po prostu nie daję rady, to ja biorę telefon i dzwonię do mojej mamy. No, nie paliłam. Ja się w nocy centralnie obudziłam. Centralnie? Za papierosa okno otworzyłam. Okej, okay, czyli? Czyli było kitranie papierosów. Było. Jest. I po prostu tak. Ty, ale ta mama wysyła dzieciaka do zdrowych rodziców? Gada z nią drugi dzień z rzędu? Wie, że ten... Że ślugi... Nie wiem, o co chodzi. Ta mama jest jakaś rozjebana. Jeszcze od mat wysyłała, ona też jest pierdolnięta, jak sam skurwysyn. Ta matka. Znam gościa, który zna gościa, który... Zdał pierwsze testy w jakimś klubie, w pierwszej lice, chuj wie jakim, i świętował to zdanie, przez to się tak najebał, że nie pojechał na drugie. Nie, to niemożliwe. To brzmi typowo jak Polska. Ta, no. Jednego mam w barku. Mama, ja mam do ciebie prośbę, nie? Jak on nie przyjedziesz. Niech ci Bartek da kilka papierosów, nie? Albo kup mi całą paczkę, ja ci potem oddam.
Ona się śmieje, ma wrażenie jak typowa patusiara. Ta, w chuj. Ale chciałem zauważyć, zobaczymy, bo to tak wstępnie, nie wiem czy to będzie kontynuowane, że mam wrażenie, że ona trochę nadużywa słowa nie na końcu zdania. Ale nie wiem czy... Okej, dobra. Nie, zobaczymy czy dalej tak będzie. Bardziej się na tym skupię. No. Czas na pierwszą niespodziankę. Państwo Jakubowscy zabierają nastolatków ze sobą do pracy. Witamy! Cześć! Jak pierwszy raz tam weszłam, to po prostu miałam taki odruch, żeby wejść. Bo po prostu pierwszy raz miałam styczność z takimi osobami. Cześć! Surowi rodzice liczą, że w ten sposób wywołają... A, bo na ten, oni pracują w tej, w szkole dla ten, specjalny. Dla ten, no. Chęć do zmiany u młodych. Przywitajcie się z naszymi przyjaciółmi. Fajne. Przyjeżdżamy, a tu jakieś dzieci. Szkoda mi ich było, tak? No jak każdemu pewno, no ale zdziwienie było duże. Kurczę, no ale patrz na różnicę tą, że on mówi, że wiesz, że szkoda się zrobiło mu w ogóle, a tamta, że chciała wyjść od razu. Ja mówię, że to on ma potencjał duży. Nie chodzi tu o piłkę nożną. Nie. Obawiałam się bardzo tego, że dzieci... Spojrzał na operatora. O kurwa, ale to było zajebiste. Bombastic side eye, kurwa. Jeszcze raz, no dawaj. Nie było duże. Kurwa, że nie mamy dojście, Buzia. Widzisz? Obawiałam się bardzo tego, że dzieci... To w ogóle się na emotkę, kurwa, nadaje. Na gifa. Wejdą i uciekną. Pomożecie nam? Kurczę, jestem tak zaskoczona, że aż miło o tym mówić. Dzieci się bardzo fajnie zachowały. Ja cię prosiłam na następne zdjęcie. No, no, trzymaj go za rękę. Musisz mi to jeszcze raz powiedzieć. Ja przez chwilę tak przemknęła mi taka myśl przez głowę, że gdy uciekałam przez okno z drugiego piętra po piorunochronie, że ten piorunochron mógł się zerwać i mógł skończyć w zasadzie tak. Ale refleksje dają masz, Jezu. Kurwa, ej. Zombie. Jakiś tak, kurwa, no powiem tak, ja nie wiem jak to się rozkręci, bo tak na razie tak wyjątkowo jest... Nieźle, nie? A początek był motarny przecież. Byliśmy wszyscy zaskoczeni. Kurwa, aż mi tak naszło, że się kiedyś robiło w klasach 1-3, trzeba było przynosić jakieś rzeczy i się kurwa robiło, jakieś sałatki czy jaki chuj, miałeś nie. Tak? Ja w 1-3 chyba nie, albo może raz, ale no raz miałem, ale później miałem jeszcze raz, tak. Tak, ale właśnie później nie miałem. Ja miałem właśnie tak w 1-3, aż mi się tak skojarzyło. Ale zawsze miałem wyjebane chyba. W sensie, bo pamiętam, że było coś takiego, ale w ogóle z tym wspomnień nie mam, więc możliwe, że miałem wyjebane, nie przechodziłem. I reakcją Damiana, dlatego, że bardzo fajnie poradził sobie z dziewczyną, która jest w głębokim autyzmie. On jest dobry chłopak. I ona go po prostu słuchała. Marta bardzo fajnie się sprawdziła w drugim pomieszczeniu, gdzie są dzieci z porażeniem, bardzo dużym porażeniem mózgowym. Ja się cieszę, cały czas że mogłam komuś pomóc. Ja wiem czemu. Stary kolumbijski kadar. Co mam? Masz kolumbijski kadar. Chyba mnie z Bartkiem pojebałeś coś. Nie. Że dają radę, naprawdę. Ona musi być jak... No, chociaż no, to co powiem nie pomoże może w wyjściu z tej sytuacji pomówień, ale mam jedną ciurkę zatkaną. Nie pomogę ci to. No właśnie o to mi chodzi. Na karuzeli. On ci naprawdę było dużo zrobił. To była karuzela w ich wydaniu. No ciekawa karuzela. I pokazać kierunek. Nie można powiedzieć, że wahadło. On zamknie się w pokoju i siedzi. Nie. Po emocjonującym dniu surowa mama zabiera Martę i Damiana na siłownię. Ha, co to był za brzuszek? Nie wiem. A młody to przecież... Powiem chłopie, szczerze. Że młody to kurwa to na treningach napierdala to co kurwa. Że dał radę. No natomiast Marta kondycję fizyczną ma zerową. Jak tam było na siłowni?
Co? Marta 30 w brzuchu i spuchła. Nienawidzę WF-u i w ogóle. Spuchła. I to, że ja po prostu się zmęczyłam, nie mogłam zapalić papierosa. Martę nadal tak naprawdę interesuje tylko jedno. Papierosy. Nie obchodzi mnie to, ja chcę śluga. Mam w***. Ale proszę się, nie kliknij. A, jest polityczny. Damian. No, macie trochę przerąbane. Ja mówiłam, nie przeklinamy w domu. Podjęliśmy decyzję ukarania Marty i Damiana, dlatego że przeklinają. Dzisiaj nie zobaczycie żadnego filmu. To nie szkodzi. Ale ten, ale on, a on nie mówił jej, ale żeby... Ale nie przeklnął. Nie przeklnął, przeklnął. Tak? No. Tak, no. Ale czy jej on nie mówił, że ten, żeby dała spokój, czy coś takiego? Tak, żeby nie przeklnęła, no. Było. Trochę przesadzili. O Jezus Maria. Oj, pierwszy zgrzyt. Nie będziemy tolerowali... Oj, znowu ta muzyczka. ...w Karolka, po prostu. Kogo? Coraz bardziej... Tego, nie co rzygał na filmie? Nie, w Karolka? Tak powiedziała, w Karolka. Do tego dochodzi, że szlak mnie trafi. Młodzi nie chcą pokazać, że zastosowana kara robi na nich jakieś wrażenie. Ignorują ją. Marta trochę nutką taką wzruszyła mnie, bo już łzy w oczach miała, jak prosiła mnie o telefon do mamy. Ja po prostu musiałam zadzwonić do mamy. Ja musiałam po prostu usłyszeć ją. Kurwa, niewygodnie się siedzi. Niewygodnie mi się siedzi. Kurwa, co się znowu płacę. Rozczula się przy matce. Nie dzieje mi się krzywda, ale ja już po prostu tęsknię. O, tęskni teraz. Wytrzymać, ja muszę zapalić. Ja muszę zobaczyć ciebie i przytulić się do ciebie i w ogóle. A mi brakuje tego, że na mnie krzyczysz. Brakuje mi tego, że na mnie krzyczysz. Zaczynają zauważać, że ten kontakt jest nie do końca prawidłowy. No. Postanawiają interweniować. W sumie dzisiaj nie powinni rozmawiać z najbliższymi, to też by może im dało coś do myślenia, prawda? Że jednak jeśli powpadnę, to tego cukierka nie mam. No, ale nie wiem, najprościej powiem, nie chciałem ich dobijać już dzisiaj, a sądziłem, że taka rozmowa im może pomóc. Ja już widzę po sobie zmianę. Aha. Drugi dzień! No, dwa dni! Podczas tych 48 godzin, tak, no to odpocząłem se psychicznie od rodzeństwa i tak dalej. Mówię, on jest dobry chłopak. Pół do ósmej. Laska, niezły kadr. Niezły kadr. Oj, dzisiaj ten sam numer co wczoraj. No to dawaj, jedziemy. Muzyka jakby ten, jakby kurwa taki, jakby był jakiś serial taki na Disneyu, ze szkoły i mieli ratować świat. Tak. Dajemy. Zostaję z niego wyciągana siłą, co najchętniej po prostu podniosłabym się i tak gry przypierdzieliła. To? Proszę cię bardzo. Komu? Co? Jak? O co? Co czekaj, bo ja nie... No dla niej, dla surowej matki. O kurwa, wyjeb jej prosty, ja pierdolę. No. Ej, nie, dobra, a... Musimy to Supernianie obejrzeć, bo przecież oni tam napierdalali ją czasami. No, proszę, tam były grube też akcje. Proszę. Tam to jeszcze grubiej było. Bo się boję, że to tam nic nie będzie. To ona kurwa robi, ta. Wstawaj do góry. Moja siostra tak robiła, ale jak miała kurwa 5 lat. Lepiej? Pani Mirki nie zraża. Jaka kurwa szpulka jebana, jak ona wygląda. Co ty? Co? Nie będę mówił jak. Tak się ustraszyłem, że hej! Dokładnie. Co to się stanie? Pokaż siostrę Jemnika, nie ma jej tu. Jej zagubione i potrzebujące pomocy dziecko. Postanawia z nią porozmawiać. Do lasu ją wywoźnić. Może warto ja by było trochę w głowie poukładać sobie? Nie byłoby lżej? Trochę było. Poszłam z Martą do lasu, żeby się wygadała. Wiesz, tu nie chodzi mi tylko o ciebie, Marta. Ej, ale kurwa, ale to jest pojebana różnica, jak bardzo duża różnica jest między skłonnością do refleksji w tych osobach, w tamtym odcinku i w tym. Mhm. Ja wiem. No, chodzi mi o twoją mamę. Mama jest głupia, ona tego nie rozumie. Nie możesz tak mówić o swojej matce, ona słuchaj. Ona tylko telefony lubi. Tak, głupia, a ten... A co ty kurwo, wiesz już wcześniej, ja jestem przytulił się do babuży, ty kurwo. Tak, no. Ona strasznie... Gdybyś mnie zwyzywała jak szmatę.
być przez tą matkę zauważona. Bo telefon jest ważniejszy. No to spróbuj, mamie, wyjąć kartę, tak jak ja zrobiłam z waszymi telefonami. Ja zabrałam mamie telefon i go schowałam, to ona pierwszy się śmiała, a potem zaczęła krzyczeć, że mam go oddać. O, potrafisz biegać, ty, no jestem w szoku po prostu. Gdzie oni biegną? Nie, po prostu. Samolotu, żeby wypierdalać. Ja tak lubię biegać, że to jest już po prostu... Jeszcze dwa po. To jeszcze nie był. Dobra. Pierdolę, który raz już ten samolot jest pokazywany? Nie wiem, najciekawsza rzecz w Mielnie. Nie w Mielnie, tylko w Mielcu. No, a, bo to Mielec. Tak, no. Faktycznie. Ty, a ona znowu siedzi, ja nie wiem, ona jest jakaś rozjebana, tak szczerze. No, nie wiem. Ta dostanie zadanie bojowe z cebulą. Dziwi, siedzi jak na kiblu. Tam. No. Marta, tylko cztery. To co, ty obierasz jak kroję? Proszę, obieraj. Nie, cebuli nie pokroję, zrobię wszystko, ale cebuli nie pokroję. No, a nie będziesz kroić. No to mi obierz. Cebuli nie obiorę. Czyli wszystko, ale cebuli nie. No okej, rozumiem, tak, ten sok pryszcze z tej cebuli, no i trochę łzawy mocz, no ale... No da się przeżyć. Ja, ale ty, no ale bez... Sigma, sigma, ja cały, ale... sigmą zawiało. Ta, no. To się tak zimno zrobiło mi, kurde. Ale nie chciałem powiedzieć, że... Tak oglądamy. Jaki problem z nim jest? Oprócz tego, że pali. Nie wiem, na razie zerowy. Na razie... No? Na razie mam wrażenie, że ten odcinek jakiś taki nudny zaczyna robić powoli. Normalny ziomek. Właśnie coś tak za spokojnie, nie? No właśnie, no. No zobaczymy. Ja już myślałem, że się dogadaliśmy troszkę, Marta. Oj, stary wkurwiony. Chodź. Idziemy razem robić, ja ci pomogę. Cierpliwość surowej mamy dobiega końca. Oho. Postanawia pokazać dziewczynie, co to znaczy konsekwencja. Oho. Trudno, Marta, wyjdź do pokoju. I niestety dzisiaj z nagród nie skorzystasz. To przecież nie jest nic strasznego, że ja po prostu chciałam obrać się głupiej, co boli. Marta, możemy porozmawiać? Nie. To był w jej wykonaniu pierwszy bunt. No bo nie chcę obrać cebuli. O, ale wielkie. Tak, wielkie halo. Nie będę i tak. No to, kochana, niestety... Damian w obliczu ryzyka utraty... Ej, mi się wydaje, że akurat ta sytuacja jakaś nie jest przekoloryzowana, bo to mam wrażenie, że to ona wygląda idealnie, w 100%, tak jak taka typowa, kurwa, pierdolnięta nastolatka, kurwa, że ma problem ze wszystkim, nie? Własnych korzyści, no. Próbuje namówić Martę do posłuszeństwa. Prawda, że prawda. Jest odpowiedzialność zbiorowa, no to jest w moim interesie, tak, żeby z nią pogadać i tak dalej. Ja przyszedł tylko dlatego, bo po prostu słyszałam, że namawiali go, mówili mu, że ma przyjść mnie namówić, żebym przyszła. Ale rób to, co oni mówią. Nie. Tak. Nie będę tak robiła, nie tak zacznę robić. A to chyba jest jakiś w ogóle firmowy tekst. Ja mam wyjebane. Dużo zrobiłam tego, ale ja czego na co dzień nie robię, bo dużo w dupie. No okej, okay, ale zrób chociaż ten dzisiaj dla mnie. W sobotę, jak dobrze pójdzie, to pojedziemy na krek. Wyjebana kręgla. No i kurwa, że nie był, nie damy, nie pójdzie na kręgle. Przez tą dziwkę. Widzisz. Ale tak... on z taką... Ale patrz, jakim on smutkiem powiedział o tych kręglach. No, to prawda. Złoty, jak dobrze pójdzie, to pojedziemy na kręg. Wyjebana kręgla. Jak z tych kręgli w dupę wstawą, jak im się zmieszczą. Super, że się... Koniec, skończyło się... Zdadziłbyś se kręgla do dupy? Nie. Ja może. Przemyśl to. Damian przyjął inną strategię postępowania. Dla nagrody zrobi wszystko. Bo Marta postąpiła tak, jak umiała. Rodzice też jak postąpili, tak jak mieli, więc tak naprawdę wina jest po środku jakby. Za 5 minut to zrobię, a ja za darmo. Co to? Nie wiem, odpalam. Odpalam. Dobra. Dość, dość, dość,
Kurwa, Damian i Marta. Jest większy niż ja tutaj jestem, nie? No 145 kg bardziej. A mógł na przykład no, telewizor im rozwalić, kuchnię zdemolować, bo jestem do tego zdolny. Boże, o, o, co gada, ty? Tak czekaj, proszę, czekaj. A mógł na przykład no... Czekaj. No teraz jest większy niż ja tutaj jestem, nie? No 145 kg bardziej. A mógł na przykład no, telewizor im rozwalić, kuchnię zdemolować. Że on mówi, że po prostu mógłby być zdolny do tego, tak? O to chodzi. A no, ale i taka nuta weszła. Ta no. Jakąś ciemnię. Nuta to po rozpierdol. Po prostu fotomontaż sobie w głowie taki robi, że masakra. Czekaj. Bo jestem do tego zdolny. Boże, jakąś ciemnię. Lustra pozbijać i tak dalej. Po prostu fotomontaż sobie w głowie taki robi, że masakra. Drzwi też powywalać. Ale nie chcę tego. Nie chcę, bo za bardzo lubię tych rodziców. O, widzisz. Damian jest dzieciakiem sprytnym. To jest cwaniak. To tutaj taki kozak. Cwaniaczek, no. Czemu cwaniaczek? No kurde, mówi, że mógłby im powbijać tak dalej, ale nie chce. No gdybym wiesz, ja chciał, to bym też pewnie jest, mógł, kurwa, no. Jest Jezusem, nie? Więc dlatego też. Ale nie, no powiedział, że ich lubi. No tak, no, ale wiesz. To jest strasznie, ale mogłabym. No ja jak kogoś lubię, to też nikomu nie wypierdolę, kurwa, drzwi, nie? Ale gdybym, prawda. Czy gdybym chciał, to bym mógł? Czy bym dał radę? No pewnie tak. Pewnie tak. No właśnie. Musisz to odłożyć. Ty bym akurat chciał... byś nie był w stanie. Bo z jedną nogą to ciężko by było. No, ale już na nią staję, więc już nie jesteś tak źle. O. A kiedy masz tą wizytę? Nie, w następnym tygodniu. Mogę porozmawiać. Marta. Wow, jestem ale zła, montaż, rzuciła kartkę i się włącza muzyka. Bo jestem zła, bo nie mogę. Popatrz, rano rozmawiałyśmy bardzo fajnie ze sobą, prawda? Ja mam. Oho. Ucieczka? Nie. No, czy to możemy zaliczyć do ucieczki? Nie. No nie. No, pomyślałam sobie... Nie zamknęłam nawet drzwi do sobą. To głupia szmato i no chuj mi przeszkadzasz, skoro ja chcę być sama. Długo płakała w łazience. Drzwi było zamknąć. A potem się do mnie przytuliła. Nie czułam oporu. Nie jesteśmy twoimi wrogami, Marta. Tak nie przytulają się dzieci, które nie chcą pomocy. No trochę miała chimery, ale no przekreśliła je sobie. Pomyślałam. Co? Chimery? Nie wiem. Że... Humory. Mogę dzisiaj nie mieć kontaktu z mamą? I całą. I po prostu dlatego, tylko dlatego poszłam. Chodź do kuchni. Damian pomagał w każdym calu, jak tylko mógł, kurwa, żeby pójść na mecz, bo miał cel. Czyli No. Mamy najpierw zawodnika. No. Pięknie, no, cudownie. No. O Jezu. Kurwa, co się jopisz, ty? A co w kamery się jopi? A pana operatora, no. Nie, ale takim trochę takim cwaniakiem. Co chodzi, kurwa? Calu, jak tylko mógł, żeby pójść na mecz, bo miał cel. Czyli Jezusem nie, ale... Znowu się prawie piciem. On się z tym, kurwa. Z kamerabenem się, kurwa, ziomkuje, jak chuj, nie? Oni się po prostu meratki, bo mówili, dlaczego? A, no. Cwaniakiem. Jezusem może nie, cwaniakiem. Chłopakiem, który lubi się popisać. Weź skończ się tak podlizywać. Dla mnie to była masakra. On, jakby mu to zabrać, nawet by wylizał językiem kafelki w kuchni. Bym mu kazała, nie wiem, szczoteczką do zębów myć podłogę, pewno by to zrobił. Bym wyszorował wszystkie zakamarki, przesunął meble, odkurzył pod meblami. No wszystko, żeby pójść. O kurwa! Nieźle. No z drużyną pierwszą nie może trenować, to kurwa trenuje z tymi, no trzeba korzystać, kurwa, nie? Przesunął meble, odkurzył pod meblami, no wszystko. Albo ten jest, trening medialny, Stali Mielec, do tego. Bez testy, kurwa.
O, ślema Bartik, kurwa. Byłeś tu ostatnio, kurwa. Nie wiem kiedy. Dawno. Niestety, ale jako, że na streamach cię za często nie ma, no to muszę tobie moderatora odebrać niestety. No bo ty... Aha, ja nie wiem... Nawet nie wiem jak to zrobić, kurwa, to dobra, chuj w to. Chociaż no. Ale siema, siema. Czekaj, bo tu niezły kurwa, niezłe granie jest. Siema, Alan. A ty kiedy... Nie wiem, nie wiem. Siema. Pingwin, czy tobie ufam na tyle, żebyś moda dostał? Ko. Żeby pójść. Kurwa, bo widać, że on coś tam potrafi. No. Doping mają. Kurwa, stary na bramce. Od tego. Czyli nie idzie chyba. Ograniczenie kontaktu Marty z matką pozwala Marcie włączyć się w życie. Nie w tą stronę, kurwa. Bo ona pracuje jak tłoki w silniku. Ona i robi tak. Da, no. Stawli uważami, nie? Czy ufam? To nie wiem. Ale wkurwiał mnie. Zapisał na każdym streamie o tym. Zdałem. Tobie Alan nie dam nigdy w życiu moderatora. Nawet jakbyś mnie oglądał przez 10 lat i tak nie dostaniesz moderatora. Bo to jest zbyt ryzykowny. Rodziny. Było kilka jednak incydentów. Na rozwój wydarzeń nie pozwala sama matka Marty i dzwoni do surowej mamy. Niech pani posłucha, niech się pani nie martwi. Jesteśmy teraz na zajęciach fitnessu. Nie mogła zadzwonić, więc moja mama zadzwoniła z płaczem, bo się denerwowała o mnie. Naprawdę się czuję dobrze i nic... Ta matka jest jebnięta. Prawda, kurwa. Nic się złego nie dzieje. Mama była w strasznym takim szoku, że nie dzwoni. Nie dzwoni, dlaczego nie dzwoni, co się stało. Poćwiczyła sobie, jest szczęśliwa, pije soczek. To ja tu już naprawdę nie jestem szczęśliwa. Ja tylko liczę, żeby... Halo? No nie. Co jest? Dźwięku nie ma. Nie dzwoni, co się stało. Nie dzwoni, co się stało. Poćwiczyła sobie, jest szczęśliwa, pije soczek. To ja tu już naprawdę nie chcę być, ja chcę... Ja tylko liczę, żeby... To a muzyka jakieś pewnie wjebali. Ja, no. Kurwa. Mirka znowu. O, dobra. Już zaraz już będzie. No. O. Pani Mirka znowu podejmuje walkę. Chce pokazać dziewczynie inne możliwości i konsekwencje jej decyzji. Szczęśliwa chuj. Ma nadzieję, że jej się to udaje. Ale Marta nie chce tego słuchać. I wymusiłam wręcz na niej takie oświadczenie, że zadzwonimy jutro do mamy. Oświadczenie? I powie mamie, żeby absolutnie nie przywoziła jej papierosów. Dla świętego spokoju, o. Tak, przestanę, tak, tak, tak. To co? Zrobisz? Ja czekam. Mi się wydaje, że ogólnie taka mi mysz naszła, bo chciałem powiedzieć, że czekam na to, aż Damian odpali się wreszcie, a mi się wydaje, że jak on się kurwa odpali, to będzie taka burda, że chuj, chłopie, nie? To tu będzie koniec, tak coś czuję. Że on się odpali wreszcie, że będzie koniec, kurwa. No, miejmy taką nadzieję, bo jest... No. Znaczy, ja bym nie powiedział, że jest nudno, mi się podoba. No nie jest nudno, ale... Nie ma ostrej akcji. Nie ma dymu. Ja chcę... To dziecko naprawdę chce jakieś poprawy. No to piona. Tak. Piona! No, może ja przeżyję, ale już wyszło, kurwa. No. Jak i tak wrócę do domu i tak go zapalę. Gdybym dowiedziała się, że to wszystko, co mówię i co robię, dzieciaki mają głęboko gdzieś, bardzo bym się pewno zdenerwowała i czułabym, że to jest moja porażka. Ona kurwa, zrobiłam to po prostu, naprawdę, jak ona wstaje, to ona kurwa wygląda jak opętana jakaś. Naprawdę, kurwa, masz. No i jak to stucha. Co to jest? To są surowi rodzice, bratku. Ostatnio oglądaliśmy, było fajnie i teraz oglądamy dalej. O kurwa, korki! To jest wydało na krewki, gdzieś w kole.
Mam nadzieję, że to praca społeczna. A na co te nakrętki szły później? Bo ja nigdy nie wiedziałem. Na woski inwalidzkie. Tak? A. Mhm. Nie jest to znak tylko co wcześniej? Nie. Ale kurwa, śpi. Damian! Tak? Chodź na chwilę. Idę. No i co, grzeczny chłopak. Udawanie Marty zaczyna być oczywiste dla surowych rodziców. Pani Milka postanawia sprawdzić Martę. Expose! Wysłałam Martę specjalnie po zakupy. Doskonale wiedziałam, że... A ta głupia kurwa się pewnie nawet nie strzeli, że to jest test. Czyli będzie prawdopodobnie sklep event. Ale też będzie moim zdaniem, to też jest ucieczka. Nie no czemu? Ona sama ją wysłała do sklepu. Tak, ale wiesz, do sklepu, a później ona sobie zboczy z trasy, pójdzie zajarać i wtedy wróci. Ale to nie wiem, czy ja bym to... Tak, mi się ale wydaje, to zobaczymy, że to nie. Zobaczymy. Ale mi się wydaje, że nawet jeśli pójdzie do sklepu i przy okazji zajara sobie, to mi się wydaje, że to nie jest ucieczka mimo wszystko. No, mogę tak. Widzowie, osądźcie. Sama. To a propos. Przyszła mi i wyczuła. Ja się czuję tak, jakbym dostała w pysk. Dosłownie. Nie, bo ja nie paliłam. Marta, oszukałaś. Nie paliłam. Nie. A ja ci dałam zaufanie. Potem mi wyrzekałam wszystko, że będę paliła, że będę piła kawę, że powiedziałam, że nie będę tego robiła dla świętego spokoju, żeby się ode mnie odczepiła. Będę paliła, bo lubię palić. Chciałam, żeby po prostu było jej miło. I dlatego kłamałam. Mówiłam ci, że nie toleruję, jak ktoś mnie kłamie. Wiesz, wolałabym, żebyś mi powiedziała prawdę. To powiedziałam, tak pracę. Paliłam, no i co? No i będę paliła dalej. Jedno wielkie kozactwo. Żaden człowiek nie jest idealny. Każdemu człowiekowi zdarzy się skłamać. Dla niej kłamstwo to jest chleb powszedni. Mogę się założyć, że oni też nie mówią całej prawdy nikomu i nigdy. A podobało mi się to też, że jest, że są setki tak... Między sobą tak przewijane, że od razu konfrontują ten ich myśli. Nikomu nie wskazuje to, że sobie zapalę i sobie wypiję kawę. Jak jej na tym nie zależy dziecko, no to już jej sprawa. A przyjechałaś tutaj do nas, a nam zależy. Ty, a jak kurwa jej nie zależy, jej matce, to kto ją kurwa tu wysłał? Pan Bóg? Czy o chuj to chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia kurwa. Bo ja nie wiem. Nie skumała tego, ponieważ sądzę, że ona jest za głupia, żeby to w ogóle zrozumieć. O. Ja to robię dla siebie, że nie chodzę do szkoły. Ja doskonale sobie zdaję z tego, jakie będą konsekwencje z tego, że nie chodzę do szkoły. Ta. No i co z tego? Że zdajesz sobie konsekwencje. Wiesz, z tego konsekwencje, jakie będą. Co z tego, że ty zdajesz sprawę? Mój pobyt tutaj nie ma sensu w ogóle wcale. Taka masz wyzywa ją. Jak chcesz naprawić komunikację ze swoją matką? Już powiedziałam, najlepiej wyrzucić jej telefon. I myśl. Od 4 godzin czekam na jebaną burzę i dalej cię... Czemu na burzę czekasz? Myślisz, że to wszystko zmieni? Bo po burzy zawsze jest słońce. Ona przestanie ciebie kłamać, a ty przestaniesz kłamać ją? Bardzo. A co to ma do rzeczy? Nie wiem, może dlatego czekam na słońce. No, okej. Okay. Chciałabym porozmawiać z mamą Marty. Czy wydaje, że jeśli burza będzie jakoś o 21, to już jak skończy się, to nie będzie chyba słońca, wiesz? No wtedy to już raczej nie. Ty? Nie boję się tej rozmowy. Mam strasznie dużo... Mnie była mega burza. No w ogóle ja też dostałem alert z CB, że ma być burza. Ale jakoś tak się nie zapowiada, mi się wydaje. Że zobaczymy. Nie czekam, tylko chcę iść na dwór, ale ciągle się... Aha, okej. Okay. Czaję. Dużo argumentów na to, żeby przekonać matkę, żeby pójść z tą dziewczyną do psychologa. Po to przyjechałaś do programu, tyle kilometrów, po to tutaj... zaistniałaś w naszym życiu, tak? Żeby twojej mamie wyrzucić telefon? Nie, żeby poprawiła sobie ze mną kontakt. Przepraszam bardzo, ale już nie chcę mi się rozmawiać o tym. Po prostu ona już za dużo ciągnęła temat. Jak to się mówi, obrócić kota w worku, tak? Czy coś takiego, takie przysłowie było? Obrócić kota w worku. No ciekawe, kurwa, przysłowie. Widać, że do szkoły nie chodzi. Tak. No, więc po prostu ja postanowiłam, że za nie będę rozmawiać, bo ona wszystko obraca tak,
żeby tylko wyszło na jaj. Czy to, co zrobiłaś, to było dobre? Tak. Nie widzę żadnego rozwiązania tej sytuacji. No po prostu nie widzę tego dalej. Hej, Marta Pobudka. Ja jej powiedziałam już później, że ja na niektóre tematy nie chcę rozmawiać i po prostu nie będę rozmawiać. W ogóle nie chcę się gadać. Już. Dalej zamierzam, że po prostu nie będę się w ogóle odzywać. Nie wyjebane będę się nic udzielać. No i to dwa dni jakoś przeżyję. Damian, a co ci tam mówiła? Skumplowaliśmy się fajnie, tak? Nawet no wiemy, gdzie mieszkamy, tak? Że ja mieszkam w Bojanie, ona wie, ja wiem, że ona mieszka w Wejherowie. Okej, okay, i co? Co ty kurwa za ujęcia są? Nie wiem. Naprawdę cieszyłem się na powrót do domu, bo widziałem, co się działo. Siadaj, siadaj. Fajnie. No było bardzo fajnie. A tu obuchem w łeb. Na pewno rozmawiam, że to wszystko, co było przez te wszystkie dni, to było stulanie. Dlatego postanowiliśmy, że dzisiaj do mamy nie zadzwoni. Co będzie pani pierdol. Było, jakby ktoś zabrał pani się kontaktować Odymy. Z pani mamą? Miło by pani było? Bo mi nie jest miło w tej chwili. Mi też nie jest. I kto tu kogo rozumie? Telefon do mamy to miała być jedna z nagród. Rozmawiasz z mamą w sobotę. W dupie mam w sobotę. No już bycie tutaj, we wszystko. Spodziewałam się. Spodziewałam się tego, że w końcu wybuchnie. Kurwa, czy mam wyjebane? Można zaznaczyć tutaj? Do czego? Do powtarzającego się słowa? No, w zasadzie, no bo ona często to mówi, no. Ona ma wyjebane, ma wyjebane. Mi się wydaje, że można. O, albo ona ma to w dupie. No to... No... To zaznaczę w połowie. Jak na razie. Sklep event? Tak, sklep event był. No był. Kupiła. Ale ja chyba ona... Ale nie, ale jest sklep event. Nie wiemy. Ale sklep event to miało być tak, że ona, że do sklepu i że ona kupuje sobie szlugi, a ona poszła do sklepu i ona zeszła z trasy, żeby zajarać. Ale czy ona kupiła wtedy te szlugi? Tego nie wiemy. Nie, ona chyba miała po prostu, chyba. No, chyba, no, właśnie tego nie wiemy, nie jesteśmy pewni. To nie wiem. I w końcu powie to, co rzeczywiście myśli. No we wszystko. No znowu. Trudno. Taki jest twój problem. Nie, pani to jest problem. Dobra, nie, no trzeba zaznaczyć to w całości, kurwa. No. Nie, to tak. Jest mój problem, absolutnie. Tak. Marta, widzisz, fajnie jest, bo widzę twój problem w tej chwili. Nie, bo dopiero pani ma problem, bo mi nikt nie będzie zabrał kontaktu z matką, ja już powiedziałam. Jak ja chcę rozmawiać z Marką, to będę! Tak? Tak! Nie widziałem. Czekaj, ja zerknę sobie. Szybko. A co, to kolejne ikony po prostu? I Hirosy? Tak. O kurwa. Ronaldinho, Ronaldo. Hulit. Cruyff! Maldini, kurwa, Henry, Vera, Mateus, Zidane. Łok w pizdę, ty, dobra, to już tu wszyscy są. No. Ty lepsi. Tu każda karta to przecież po 15 milionów będzie chodzić. A nie, aha, Henry 7 milionów, a Zidane? 4 na 5 ma, lol. Dobra. No a są z żoną bardzo zabolało, bo tutaj w jakimś małym sensie to też jest porażka nasza, tak? To są ciemniasy, że nie potrafią w ogóle... Jestem ciekawa, jak oni wychowali swoje dzieci. Ej, czekaj. Nie wiem, czy to zaliczyć, ale powiedziała, że... Czekaj, cofnij troszkę. No. Porażka nasza, tak? To są ciemniasy, że nie po... Że cieniasy. Nie potrafią... Czy to jest obrażanie rodziców? No to nie. To było wyzywanie rodziców. No nie, no mi się wydaje, okay, że... dobra. Znaczy ogólnie... Mi się wydaje, że to chyba personalnie, czy nie? W sensie, że także im dosłownie do nich to powie chyba, czy nie? No, mi się wydaje, że ogólnie, no.
Dobra, to uznajmy, że jak, że jak pośrednio, to w połowie, a jak tak, to całe, nie? Zróbmy tak. No, dobra. Weźcie jakiś Bartkans na live, zmuszcie go. No nie wiem, czy się uda. On myślę, raczej... że trzeba byłoby go skneblować chyba. Albo leciutko. Albo leciutko, podać tak, środki no. Pewne. Usypiające. Nie, nie. Przeczyszczające. Nie. Środki... Bo, tak powiem ładnie. Restytujący dysk twardy. No. No. To w ogóle... Jestem ciekawa, jak oni wychowali swoje dzieci. I nie zamykamy się w łazience. A kto powiedział, że oni mają dzieci? Marta chyba w końcu pokazała, jak naprawdę nie jest, tak? Marta, puść drzwi, już w tej chwili. Oho, stary się wkurwia. Takie podskoki dzieciaków nie robią na mnie żadnego wrażenia. Oho, wychodzimy. Będzie wpierdol. Wiecie, chcę wysuszyć głowę sobie. Mama powiedziała, że... A, pojedziesz, przeżyjesz przygodę. No i przeżywam. Męczarnia. Ahoj, przygoda. Chciałam ci pokazać, jak możesz naprawić kontakty ze swoją mamą. W dupie to masz. W dupie to masz, bo tak się zawsze zachowujesz. Chciałaś pomocy, chciałam ci jej udzielić. Ty słuchaj, nie rozumiesz jednego. Nie chodzi o kontakt telefoniczny z mamą. Tylko chodzi o naprawienie twojego podejścia. Ale dzisiaj nie porozmawiasz, bo dzisiaj złamałaś wszelkie zasady. O jakich żeśmy rozmawiali. Adamem se siedzi wyjebane, ma na meczyk, co czeka i chuj. Tak. I na które się zgodziłaś. I zgodziłaś się dobrowolnie. Dopiero mogę złamać te zasady, bo ja jeszcze ich nie złamałam. Oho. W pewnym momencie poczułam groźba. Się tak, jakby ona mi próbowała grozić. Ta dziewczyna. No właśnie. Ona woła o pomoc. W ten sposób woła o pomoc, bo ona jest tak bezradna z tym swoim problemem. Tak pierdolnięta. Problemem jest tutaj no dom rodzinny. Po dzisiejszym prawda. Dniu myślę o zdrowiu mamy, że to jest po prostu stara zgrzęda. Marta, dobrej nocy ci życzę. Czekaj, o kim ona tak mówi? O kim ona myśli? O Martce Surowej. A, no to... Emocje opadną, może zobaczyłem. Jutro będzie inny, lepszy dzień. Dobranoc. Ciężko dziecku dobranoc. Pomóc, jak się nie wie, jak to naprawdę wygląda. No, a w tej chwili wiem. Ja celowo rano nie odzywałam się do Marty. Bingo zrobiliście? No. Teraz tak to wygląda. No. Dałam jej czas na przemyślenia. Wydaje mi się, że przy śniadaniu zrozumiała, że musi się odezwać. Zdecydowanie i cierpliwość surowych rodziców zmiękcza dziewczynę. Marta postanawia pierwsza wyciągnąć rękę do surowej mamy. Mamy radę. Będzie dobrze. Oho! Ja inaczej nie myślę. Zmiana w jedną noc nastąpiła. Myślałam sobie, kurczę, udało mi się choć odrobinę wzbudzić w dziewczynie jakieś uczucia. Przepraszam. Jezu, przeprosiłam? Ciekawe, że znowu pojawali. Ja chyba nie. Ja, Damian, leży książkę, czy to ty? No. Ja też mam. Jose Mourinho. Damian, czy to ten? Mimo nagród nie przestaje. Biografię Jose Mourinho. Mhm. Być posłuszny i wdzięczny. Pokaż raz to bingo. Proszę. No, był smutek. A czemu? Był z tego listu najbardziej, tak? A, bo list. Wszystko było fajnie, póki nie dostałem go. Kochany synku, bardzo bym chciała z tatą, żebyś nas szanował. Siema, Mati. Masz kurwa dosłownie tytuł. Że wyjazdowy stream. Nie ukłamywał i był posłuszny, bo jako rodzice na to zasługujemy. Bo to swoim od matki. Postępowaniem, list, zachowaniem. Nie? Traktowanie nas w przykry sposób. Niszczysz nasze zaufanie do ciebie. Czekaj, bo zastanawiam się, jak odpowiedzieć. Stream z cmentarza będzie jakiegoś innego dnia może. I relacje pomiędzy nami.
Mam nadzieję, że ta rozłąka ciebie coś nauczyła i dała dużo do myślenia, że my rodzice chcemy dla ciebie dobrze. Zamiast radości i wzruszenia, list wywołał u Damiana duże rozgoryczenie. Aha. Może jest wredna trochę. Ale czemu, co? Że ta rozłąka... Co ona tam jeszcze raz napisała? Jeszcze raz. Bo ja się w ogóle nie wsłuchałem. Raz jeszcze. Co było w tym liście? No, był smutek. Był z tego listu najbardziej, tak? Wszystko było fajnie, póki nie dostałem go. Kochany synku, bardzo bym chciała z tatą, żebyś nas szanował, nie ukłamywał i był posłuszny, bo jako rodzice na to zasługujemy. Swoim postępowaniem, zachowaniem, traktowaniem nas w przykry sposób niszczysz. Jak to czyta w ogóle? Nasze zaufanie do ciebie i relacje pomiędzy nami. Mam nadzieję, że ta rozłąka ciebie coś nauczyła i dała dużo do myślenia, że my rodzice chcemy dla ciebie dobrze. Zamiast radości i wzruszenia, list wywołał u Damiana duże... Czemu aż tak... Czemu ten list go aż tak wkurwił? Bo ja chyba nie rozumiem. Nie, ja nie rozumiem. Ja też nie rozumiem. Czemu? Ale czekaj, zobaczymy co powiem, bo zaraz będzie jeszcze ten setka. Którego to roku? Nie wiem, wydaje mi się, że to jakoś okolice 2010. Tak mi się zdaje. Duże rozgoryczenie. Ale ego, jako rodzice na to zasługujemy? No nie wiem, wydaje mi się, że chyba rodzice zasługują na pomaganie, na szacunek i na pomoc w obowiązkach. No. Całkiem chyba logiczne. Może jest wredne trochę. No wypisałem takie rzeczy, nie inne, no. Była szczera. Ma wielki żal, no. Co ty, Maty, pierdolisz? Co ty, to jego matka pisze, ja nie rozumiem, co? No nie wiem, jakbym był jakimś śmieciem jebanym, co jest, kurwa, rozpuszczony, jak sam skurwysyn. I no nie wiem, jak mówi ta matka o tym, że no zasługuje na to, na odrobinę właśnie szacunku i żeby pomagał, no to chyba jest normalne, ty, no nie wiem. Jak to jest się? Matka jego, no kurwa, co wychowała go, utrzymuje go przez całe życie. No. A to tak, jakbyś się ty nagle zaczął nazywać, że jesteś kurwa najlepszy? O czym ty pierdolisz? No ty kurwa, to ja jestem jebnięty? To Mati, ty piszesz głupoty. Mati pisze głupoty. Nie, co ty Mati pierdolisz. Panowie, mam sprawę, jutro idę na wesele i muszę znaleźć osobę towarzyszącą, ktoś jest chętny. To co, w trójkę idziemy? Chyba nie? Może dla nas dorosłych to się wydają śmieszne rzeczy, ale dla niego, dla 15-latka to są chyba duże, bo przykłady mi różne podobały. Mama chciałaby z mamą zagrać jakąś grę, a mama nie miała czasu dla niego. Chorążka się zachowała. Ej, nie używaj takich słów. Tylko prawda. A może sobie zasłużyłeś na to? Może mama, wiesz, tyle lat dusiła to w sobie wszystko, co? Nie, bo by to powiedziała. Ja powiedziała, co myślała, tak? Mi szkoda, Damiana. Ty kikawą zaciągnął. O kurde. Nie, no ale szkoda, Damiana. No szkoda, szkoda. Najbardziej liczyłem dni tak do tego, do mojego meczu ligowego, niż do spotkania z mamą. Ej, słyszałeś to? On naprawdę grał sesunię! Niemożliwe! Co jest? Kurwa. Wow! O kurwa, chłopie. Nieźle. Żart przeszedł w prawdę tak naprawdę. No, bez kitu. Stream z wesela, no. Widmo rozstania z surowymi rodzicami pogłębia odczuwany przez Damiana smutek. Wow! Ale kurwa dymy. Uśmiechnięta, zobacz. Ja pierdolę, Alan, ty jesteś takim kurwa normikiem.
Aż mi się z ciebie szkoda zrobiło. Że to kurwa emotki są. Do chuja. Ja ale że... O ja pierdolę. I ty chcesz mieć kurwa moderatora na Twitchu. Ty się kurwa zastanów nad sobą, kolego serdeczny. Bo to, co ty teraz napisałeś, to jest... Dzień zapamiętam na bardzo długo. Ja pierdolę. Chłopiec na tych streamach od kurwa... od pół roku przychodzi na te streamy i on po pół roku się pyta, co to znaczy AH-60, kurwa. Ja pierdolę. Dobry ty kurwa jesteś, Alan, naprawdę. Dlatego masz VIP-a. To czemu do mnie kolega na Messengerze pisze AH-23? Co? Chyba, że nie o to ci chodziło. Nie, nie wiem, o co ci chodzi. A jest jakaś emotka AH-23? Nie ma. Czy nie mamy, przynajmniej u mnie. Nie wiem, o co ci chodzi. Może twój kolega jest widzem Twitcha. Jest cringerem i używa kurwa emotek z Twitcha kurwa na innych platformach. Bo też są tacy ludzie, kurwa. Nie wiem. Aż mnie kurwa zamroziło coś. Ja nie wiem, czy. Ja już nie wiem, czy to. Ja jestem pierdolnięty, czy to. Alan jest pierdolnięty. Może jesteś mądry. Fryzurę ci popsuł? No, ledwo trochę. Bardzo cię kocham, Martusiu. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo. Proszę cię, dziecko, skończ tą szkołę. Nie chcę cię oddawać do ośrodka, a wiesz, że już jedną nogą tam jesteś. To nie jest miejsce dla ciebie. Twoje miejsce jest tu, w domu, przy mnie. Nie umiem być ciebie. Aha, czyli jak skończę szkołę, to ją odda. Nieźle. Nie, zabiorą jej. A zabiorą? Aha, bo dobra, bo ona ma 15 lat. Zapomniałem. Tylko zrozum to. Obudź się. Kocham cię i bardzo tęsknię za tobą. Jest mi ciebie brak. Twoja... Ale ta matka też jest jebnięta. To... Nawet jeśli ona się zmieni, to ta matka już i tak jest jebnięta. A, no. Mama, pamiętaj, że jesteś dla mnie bardzo ważna. Kocham cię. Ten fragment, że moje miejsce jest nie w ośrodku, tylko tam, w domu, to po prostu mnie wzruszy. Teraz jak ja go czytałam, to też tak. Co myślisz? Jak gdybyś miał wybrać, to jest bardziej odklejone, to byś wybrał mnie czy Alana? O kurwa, żeś dał za gwostkę. Mogłoby się wydawać, że ty jesteś bardziej odklejony, ale ty więcej piszesz. To może dlatego, ale... Nie wiem, wydaje mi się, że aktualnie jesteście na równi. Może zależy. Bardzo bezpiecznie powiedziałeś to. Listowi po prostu. Pokojowo. Nie no, i po prostu obaj są pierdolnięci. I trudno wybrać bardziej. Ale Bartek, jakby Bartka dodać do tego rankingu, no to on by kurwa chłopie wyprzedzał wszystkich. Zrozumiałam, że po prostu naprawdę moje miejsce jest w domu, przy mamie, przy całej mojej rodzinie. Smutno mi się trochę. Nie martw się. Jutro się z mamą zobaczysz. W tym dziecku, no, coś się jakby... Mi się wydaje, że im kurwa lepiej by było wszystkim, jakby oni zostali, tych surowych rodziców. Jakby ich kurwa przygarnęli. Tak, no. Bardzo możliwe. Przełamało. Zobaczymy, Bartek, co będzie jutro. Jestem strasznie ciekawa na to jutrzejsze spotkanie. To nie jest cud. No nie no. A bo to już spotkanie. Tak. Jedzie na obóz, jeździ co roku jako... Centrali dawno nie było, dzisiaj była. Jestem spokojna, a tu w obce ręce, do obcych ludzi. Różni są ludzie. Wiem, że ma jakąś tą opiekę i jest jakiś ten nadzór, ale jest zawsze mały znak zapytania. No tak. Mam tyle fajnych osób, że naprawdę tutaj bym został, jakbym mógł. O. Proszę bardzo. Przez te 5 dni naprawdę nie da się wiele zrobić. My byśmy tutaj mieli, nie wiem, ich rok czasu i też a by bo było to 5 dni, myślę, że 7. Czasu, prawda?
ale nie mam prawa się wstydzić tego, co robiłem, co próbowałem robić, tak? Jest szansa, że przestaję z nim przejść. Możesz jakąś deklarację nam w tej chwili złożyć? No, że będę spokojniejszy, potrafił opanować tą agresję. Będę się starał wszystko rozwiązywać rozmową, a nie agresją. On chciał jeszcze, ale ten stary go zaczął puszczać chyba. Co chciał jeszcze? O, tu a, właśnie. Będę się starał a może? Rozwiązywać tak rozmową, mi się wydawało. A nie agresją. Tyle. Przed spotkaniem z mamą czuję taką niesamowitą ulgę. Kiedy zagram w Kebab Simulator? Ja nie wiem, czy to mi pójdzie w ogóle. Tak o radę, że w końcu będę mogła się do niej przytulić. Powiedzieć... Kurwa, ale to już tyle gier jest w ogóle na tym. Że to kurwa ciężko. Bo to trzeba Cyberpunka skończyć? Jeszcze Minecraft? Kurwa, dużo. Zobaczymy. Prosto w oczy, że ją kocham. Dała radę, ale myślę, że na pewno płakała. Że na pewno bardzo tęskniła za mną. Uważam, że znalazłam sens tego, po co tu przyjechałam i wyjadę z tym sensem i że będzie tak. Pierdol cybermarka. Cybermarka. Sam się pierdol. Jak chciałam, zanim tutaj po prostu przyjechałam, że wszystko zmieni się na dobre. Zabiorę stąd to, co po prostu, po co tu przyjechałam. Marta bardzo liczy na zmianę i co mówi cyberświnia? Przez stosunki z mamą. Mamo. Ja ci chciałam przeprosić za wszystko, nie? Za to, jaka była zawsze niegrzeczna i w ogóle. I za to, ile krzywdy ci wyrządziłam. Ja dopiero tak sobie pomyślałem, że ona gada, jakby była non-stop naćpana. Mhm. Albo jak nieuczesana gada, o to bardziej. Tak, no. Też. No, że zapomniałem, myślałem, że ktoś odpowie. Ja też zapomniałem. Dlatego spytałem drugi raz. Widziałam? Nie. Ja nie chcę, żebyśmy się kłócili, chcę, żebyśmy mieli więcej kontaktów. Dobrze. Żebyśmy nie gadały przez ten telefon i więcej czasu poświęcałam mi. Dobrze, kochanie. No, no. Pierdolenie. Myślę, że choć odrobinę, kurwa, chociaż troszeczkę, otworzyłam dziewczynie oczy na... No, widzę, tak prawdę powiedział. No, prawda. Tak, fajnie, dobra, fajnie, to... super, ale dawaj kiepry. Dobra, to już na razie będzie jakieś słodkie, opierdzące pierdolenie. No i co? Kurwa, dużo gorszy odcinek uważam.